pewnego czasu sobie tam prowadzę akcję robienia zdjęć samochodom ze znakami patriotycznymi, bo jest to dość popularny teraz temat wśród młodzieży i niekoniecznie tylko młodzieży. Jestem przeciwny sytuacji, że znak, za który walczyli nasi dziadkowie, nasi przodkowie, został do tego sprowadzony do zwykłego komercyjnego znaczka na bluzach, na samochodach. I to jest dziadostwo moim zdaniem, no. Bo ludzie za to umierali, a teraz nie wiem, byle ktoś sobie może na Audika nakleić i też, wiesz, pokazuje to na lewo prawo. Tym bardziej, że nie mamy powodu, żeby z kimkolwiek teraz walczyć na tej zasadzie, jak wtedy, tam w latach, wiesz, podczas II wojny światowej, bo to powstało podczas II wojny światowej, ten znak oczywiście, nie? Ktoś to nosi Polskę walczącą, też byłoby fajnie, żeby miał coś do powiedzenia na temat, wiesz, na temat tego, co nosi na sobie. Dużo tych dżentelmenów, którzy noszą te znaczki, no, nie mają wiele do powiedzenia na ten temat, bo mówię, sam nie jestem jakimś specem od historii, bo niekoniecznie tak jest, ale wiem, że oni nie mają wiele do powiedzenia na ten temat, no i taka jest prawda. No. Sam czuję się patriotą, aczkolwiek nie jestem patriotą na pokaz, żeby wszyscy o tym, wiesz, widzieli. Mam to w sercu i niekoniecznie potrzebuję tego pokazać na wlepkę na samochodzie czy na koszulce. I wydaje mi się, że już większym patriotą jesteś ty niż ten dżentelmen, który tam sobie brał piwko puszkowe, która w bluzie żołnierzy wyklętych, nie? Lepszy żywy obywatel niż martwy bohater. Tak chyba leciał ten tekst na tej zasadzie. Oczywiście z tym zgadzam, kura, bo też wolałbym, kura, stary, wiesz, budować jakąś tam, kura, przyszłość tego kraju, kura, i sposób, kura, wiesz, niekoniecznie, kura, idąc i walcząc o to, nie? Tylko, kura, jakoś tam pracą i tak dalej.